Dzisiaj premiera Cyberpunka, a więc od teraz nie zobaczycie mnie przez następny miesiąc, bo tydzień przerwy to za mało. Z góry przepraszam za te opóźnienie w odcinkach, jednakże studia prawnicze wiążą się z pewnymi wyrzeczeniami. Niemniej jednak powracamy na nowo, rozdając karnet bojowy i zwycięzcą takowego będzie jedna osoba, która wpisała kod JŁT w Fortitym sklepie od 1 listopada do dzisiaj, a jeżeli już macie karnet, to ta osoba dostanie po prostu 1000 V-dolców. Odcinek jest robiony w terenie, a więc dzisiaj wam nie podam wyników na Jokera i karnet. Zrobię to w następnym odcinku, za co bardzo przepraszam, jednakże nie ma tego złego. Wezmę pod uwagę również tych, którzy kupią lub kupili Cyberpunka na platformie Epic Games z kodem JŁT, także śpieszcie się robić swoje, bo wyniki już jutro, 11 grudnia lub w sobotę, kiedy to wrócę do swojego domu z ostatnich egzaminów w tym roku. Pamiętajcie, że pochwalenie się screenem na Instagramie czy na naszym Discordzie tylko powiększa wasze szanse, a teraz bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! Dzisiaj porozmawiamy o paru przeciekach, ciekawostkach, darmowych prezentach, czy nadchodzącym wydarzeniu, w którym to do wygrania będą rozmaite skiny, czy malowania do broni, jednakże po kolei. Zostawcie suba, by nie przegapić żadnych nowości ze świata Fortnite, a jeżeli chcecie poznać bardziej szczegółową wersję informacji, to wejdźcie na naszego Discorda, gdzie na kanale fabularnym macie najpewniej najszybciej informacje o przeciekach w całej Polsce. Zacznijmy może od nowej broni. Na ekranie wczytywania do najnowszego sezonu możemy zauważyć, że jedna z łowczyni z karnetu bojowego posiada pewien pistolet, który to już znajduje się w grze, a dokładnie to w trybie ratowania, stąd też wiemy, że zostanie on najprawdopodobniej dodany po prostu do gry. Jego pliki są gotowe tylko do włożenia i jedyne co pozostało, to zbalansowanie go po tryb Battle Royale. Broń Mandaloriana chociażby trafiła do naszej rozgrywki, więc czemu nie trafi cała reszta? Oczywiście są one dostępne w formie chociażby zbieraków, jednakże ja sądzę, że już niedługo otrzymamy rozmaite do broni związane z rozmaitymi to łowcami. Nowy diamentowy starter pack Divy jest już dostępny od wielu dni, także polecam wam go zakupić, jednakże możecie się wstrzymać, ponieważ po tym jak rozdam wam Jokera, a także karny bojowy, pokażę wam jeden sposób, a właściwie to jeden konkurs, w jaki to będziecie mogli zdobyć najnowszy starter pack, jak co sezon, kiedy to kilka z nich rozdaję. Pamiętajcie tylko, że aby wziąć udział w konkursie, musicie mieć wpisany najlepszy kod świata, który właśnie widzicie na ekranie. Do gry nadchodzi również nowa broń łowców, która jest tym razem powiązana z naleśnikowym kowbojem. Będzie to Western Shotgun, czyli taka strzelba westernowa z dzikiego z zachodu, która jest już aktualnie w grze. Ma ona naprawdę dobre statystyki, poczynając od ogromnych obrażeń, które zaczynają się to od 85 na 180 kończąc, a także warto powiedzieć o chociażby bardzo wielkim magazynku wynoszącym 6 nabojów. Jest to naprawdę dość dużo, jak na szybkostrzelną strzelbę, jednakże warto jeszcze powiedzieć, że jej cała moc będzie delikatnie nerfiona przez to, jak długo trwa przeładowanie, bo przeładowanie 6 pocisków zajmie wam aż 9 sekund. Aktualnie na mapie mamy pełno rozmaitych bossów, które możemy pokonać, które są również zwane NPC-tami. W związku z zimową atmosferą, a także najnowszym eventem, do gry również dołączą zimowe postacie i pierwszym z nich będzie bałwan bojowy, którego możemy nazwać Snowman, do takich komandosów, który siebie opisuje jako pogodnego ducha świąt, jak i pogodnego żołnierza. Jednakże to wszystko będzie powiązane z eventem zimowym, o którym więcej w przyszłych odcinkach, jak i również tym. Jednakże to nie wszystkie bossy, jakie nadchodzą, bo dochodzi również do nas Bright Bomber, który będzie kolejnym NPC-tem poruszającym się po wyspie. Oczywiście znamy ją pod nazwą Bombowe Barwy i z tego co wiemy, to najprawdopodobniej powróci kolejna ich wersja, tym razem mroczna, ta od Kevina. Jednakże w jaki sposób będzie ingerować do gry, tego niestety nie wiemy. Może jakoś będzie powiązana z fabułą, miejmy nadzieję. Oprócz tego mamy również nawiązanie do sezonu 7, w którym to pojawiła się po raz pierwszy informacja, że cała mapa Fortnite znajdzie się pod wodą. Nikt się jednak wtedy nie spodziewał, że zdarzy się to dopiero 6 sezonów później. Dość ciekawa rzecz, ponieważ nowym NPC-tem będą Nautiliusy, czyli tacy sobie nurkowie, których to właśnie widzicie. Warto również powiedzieć, że te wszystkie nowości, o których dzisiaj wam mówię, powrócą najprawdopodobniej w aktualizacji 15.10, której to data premiery jest planowana na 15 grudnia. To właśnie wtedy pojawi się pierwsza aktualizacja w tym sezonie, wnosząca wszystko, o czym wam dzisiaj powiem.
Do Fortnite również nadejdzie nowy event, który jest nazywany jako Frosty Frenzy. Będzie to jeden z wielkich turniejów, jakie były chociażby w poprzednim sezonie, w których to mogliśmy wygrywać chociażby darmowe skiny. Tym razem będziemy mogli również wziąć udział w takim evencie, oczywiście jeżeli posiadacie weryfikację dwuetapową na swoim koncie. I tym razem nagrody nie skończą się tylko na skinach, ale i również na puli pieniężnej, która aktualnie jest przewidziana na 5 milionów dolarów. Każdy, kto weźmie udział, otrzyma chociażby graffiti, także nie musicie nic wygrywać, możecie po prostu nawet zagrać jedną grę i od razu wyjść i dzięki temu otrzymacie darmowe graffiti. Turnieje Frosty Frenzy odbywają się w ramach 4 sesji przez 2 dni w każdym z regionów. Sesje składają się z 2 rund. Do rundy drugiej w każdej sesji awansuje tylko po 500 najlepszych drużyn ze wschodniego i zachodniego regionu Ameryki Północnej, Europy i Brazylii oraz po 250 najlepszych drużyn z Oceanii i innych pozostałych regionów. Uczestnicy mogą wziąć udział w rozgrywkach każdej sesji, o ile spełnią wymagania wypisane poniżej. Każda sesja jest niezależna od innych odbywających się w trakcie tego samego dwudniowego okresu. Sesje z pierwszego dnia rozgrywek będą mieć inny system punktacji niż sesje z dnia drugiego. Aby poznać szczegóły, wejdźcie do opisu i tam macie wszystkie potrzebne Wam linki. W tym turnieju również za sam udział będzie można wygrać chociażby darmowe świąteczne malowanie, także mam nadzieję, że się postaracie, jeżeli chodzi o grę. Wysiłek będzie naprawdę niewielki, a pula nagród może być naprawdę niesamowita, także jeżeli macie jakiegoś spoconego kolegę, to koniecznie bierzcie go pod pachę i lećcie wygrywać jak najlepsze nagrody. Jak już pewnie wiecie od wielu dni, do Fortnite nadchodzi Master Chief z Halo. Dzięki temu również powstanie nowa lokacja powiązana z tą postacią, którą to właśnie widzicie. Przynajmniej tak według przecieków będzie wyglądać najnowsza lokacja. A jak ona się pojawi? A to najzwyczajniej święcie. Agent Jonesy ściągnie kolejnego towowcę, który pozwoli polować na to, co ucieknie z punktu zerowego. Natomiast sam punkt zerowy posłuży jak zawsze jako katalizator koniunkcji światów i przyniesie część lokacji z innych wymiarów do naszego prawowitego świata. I tak oto będzie się prezentować wszystko, co możemy zauważyć, a przynajmniej tak potwierdzają pliki. Ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, pamiętajcie o kodzie JAJUTY w Fortnite'owym sklepie, jeżeli doceniacie moją pracę, czy o subie, jeżeli nie chcecie nic przegapić. Trzymajcie się i cześć!